Polacy i Żydzi. Dwa narody, dwie kultury, te same serca. Serca, które tak samo biły z miłości do wspólnego miasta. Miasta Jasła. Idąc w dół ulicą Kazimierza Wielkiego, spotykamy pierwsze zabudowania rodzin żydowskich. Witam Państwa. Dzisiaj gościmy pana Tadeusza Czachowskiego, ucznia doktora Kadeja, kolekcjonera zabytkowych pamiątek i przedmiotów związanych z Jasłem, a także z kulturą Łemków. Pan Tadeusz jest również kolekcjonerem ciekawostek dotyczących przedwojennego Jasła. Z panem Tadeuszem spotykamy się już po raz kolejny. W dzisiejszym programie porozmawiamy o społeczności żydowskiej, która zamieszkiwała w naszym mieście. Lecz zanim zaczniemy, proszę powiedzieć, co przyczyniło się do rozwoju pańskich zainteresowań. Mnie przede wszystkim interesowały podróże. Zwiedzałem 23 krajów, ale zwiedzałem w ten sposób, że szukałem tych stron życia od podszewki. To znaczy nie tych, których wszyscy opisują, tylko chciałem uwiecznić te rzeczy, które już minęły, a których historycy w ogóle nie zauważyli. No ale najwięcej to mnie zainteresował jednak Związek Radziecki i tam wędrowałem po Kaukazie, po Abchazji, po Gruzji, a przede wszystkim chodziło mi Kaukaz i Ural. Żeby dobrze poznać te strony, podchodziłem nawet pod Elbrus. Tam przeżyłem najgorsze chwile, jakie mogłem przeżyć. A następnie chciałem spotkać się z plemionami zamieszkującymi Kaukaz. No i po tym spotkaniu wylądowałem w szpitalu. Ale wracajmy do rzeczy. Chodzi mi o to, żeby teraz uwiecznić te sprawy, które są, powiedzmy sobie, zapominane często i nie ujęte w żadnym rysie historycznym, to znaczy życie jasielskie, przedwojenne, takie, jakie nikt jeszcze nie opisywał. Ja mieszkałem w dzielnicy żydowskiej. Na naszej ulicy Nowej, teraz Tkaczowa, było tylko trzech katolików. Ale zacznijmy od dwóch, trzech zdań. Kiedy Żydzi zaczęli zamieszkiwać miasto Jasło? Właśnie. Panie Tadeuszu, czy to prawda, że Żydzi przez pewien okres nie mogli osiedlać się w Jaśle? Tak. Społeczność żydowska przyszła do Polski przed XV wiekiem, ale nie we wszystkich miastach mogli się osiedlać. Przez cztery wieki ludność żydowska nie miała wstępu na teren miasta. I toczyły się różne procesy, nawet które Żydzi wytaczali miastu Jasło w związku z zakazem osiedlania się. Panie Tadeuszu, w jakiej części miasta było największe skupisko społeczności żydowskiej? Społeczność żydowska trzymała się osobno od społeczności katolickiej. I dlatego zamieszkiwali oni takie ulice z początku, jak ulica Nowa, jak Stary Rynek, który był zamieszkiwany przez społeczność żydowską od strony południowej i zachodniej. Na ulicy Szajnochy mieściły się najważniejsze instytucje żydowskie. Jesteśmy na ulicy Szajnochy. Tutaj mieściły się najważniejsze instytucje społeczności żydowskiej. A to prawie przy samym rondzie dom rabina, dalej dom modlitwy. Natomiast po przeciwnej stronie ulicy przetrwał do naszych czasów budynek szkoły żydowskiej zwany Hajderem. Jak ważną rolę w społeczności żydowskiej odgrywał rabin? Bardzo dużą.
To był przywódca całości społeczności żydowskiej, który rozsądzał spory pomiędzy Żydami. Później wszystkie ważne sprawy były rozstrzygane przez niego. Jeszcze jedno, że on nie mieszał się nigdy do spraw handlowych, które występowały pomiędzy Polakami a Żydami. Wspomniał pan, że po przeciwnej stronie ulicy Szajnochy przetrwał do dnia dzisiejszego budynek szkoły żydowskiej. Tak, to jest jedyna szkoła, która przetrwała. Druga szkoła, która była na ulicy Stromej, była wybudowana przed samą wojną i już nie stanowi jakiegoś zabytku architektury. Tą szkołę, którą się nazywa szkoła po żydowsku Heder, katolicy nazywali, że to jest Heider. Dlaczego? Dlatego, że uczniowie tej szkoły cały czas śpiewali pieśni żydowskie oraz recytowali Torę na głos ze śpiewnym akcentem. I od tego, ponieważ to było bardzo głośne, prawie na całą ulicę Szajnochy, jak ktoś przechodził, to mówił: o, już Heider zaczyna się. Za moimi plecami stała synagoga. Wybudowana została na miejscu Kociego Zamku i była najnowocześniejsza i największa na Podkarpaciu. Czy synagoga pełniła tylko funkcje religijne? Nie. Oprócz tego prowadziła działalność kulturalną, jeżeli miała na tyle miejsca. Na przykład w starej synagodze to odbywały się tylko święta, bo domy modlitwy były w ten sposób urządzone, że sobota, od piątku wieczorem w sobotę były normalne modlitwy, a synagoga to już były odświętna. I pierwsza synagoga, która była znajdowała się poza łaźnią żydowską, była bardzo mała. Także te święta tam były bardzo skromne. A w tej drugiej synagodze, wybudowanej w 1905 roku, to była jedna z największych budynków żydowskich na Podkarpaciu. Tam było prawie dwa piętra krużganków, znajdował się ołtarz w środku i tam odbywały się, oprócz nabożeństw, na które zjeżdżało bardzo dużo ludności żydowskiej z Podkarpacia, odbywały się też koncerty, na które zapraszano Polaków. Koncerty, które składały się i, prawda, z wykonań orkiestry filharmonii albo ze śpiewaków operowych. Oprócz tego tam jeszcze występowali Żydzi, którzy wykonywali najróżniejsze modlitwy. Byli to zawodowcy. W tamtych przedwojennych czasach kobiety mogły uczestniczyć w obrzędach religijnych w synagodze? Tak, oczywiście. I to były specjalne krużganki dla kobiet, które uczestniczyły normalnie we wszystkich imprezach urządzanych w synagodze. No, na przykład w święta takie jak Sonny Dzień uczestniczyli też katolicy, pod warunkiem, że mieli czapki na głowach. Można było obserwować wszystkie ich obrzędy. Jesteśmy dalej na ulicy Szajnochy. Za moimi plecami mieściła się tutaj łaźnia rytualna kobiet i mężczyzn żydowskich, a później drukarnia w tym samym budynku. Budynek łaźni zachował się do dnia dzisiejszego. Była to łaźnia rytualna, gdzie przebywali i mężczyźni, i kobiety. A jeżeli chodzi o czystość, to Żydzi
bardzo tego przestrzegali i co tydzień byli zobowiązani korzystać z łaźni. Przez cały okres okupacji łaźnia ta była czynna dla Polaków i chętnie z niej korzystali. Jesteśmy na ulicy Tkaczowa, dawniej Nowa. Tu najwięcej było zamieszkałych rodzin żydowskich. Między innymi był tutaj dom modlitwy i fabryka Luna pasty do butów. Czy dawna ulica Nowa była ulicą żydowską? Oczywiście, że tak. Tu mieszkało trzech katolików. Sarneccy, Krementowscy, Gorczyce. No i myśmy mieli też dom pomiędzy fabryką pasty Luna, która była słynna na całą Europę, otrzymała mnóstwo medali, a mieściła się w takim parterowym budyneczku przykrytą papą. Z drugiej strony była krajalnia skóry do wyrobu butów. Jesteśmy nadal na ulicy Nowej. Widzimy poza mną dom państwa Sarneckich i typowy sumiec, który był przy każdym domu. Panie Tadeuszu, co to jest sumiec? Jaką rolę odgrywał w tamtych czasach? W tych czasach budowano domy w ten sposób, żeby można było dojechać na podwórko od drugiej strony domu. Na przodzie były sklepy, które były wmontowane w mieszkania, także był dostęp z mieszkań do sklepów, bo pracowała w tym sklepie cała rodzina, a z tyłu musiał być dojazd, bo zasadniczo w każdej rodzinie mieszczańskiej były konie. Tymi końmi robiono wszystko. Służyły one do wyjazdów na targi, przywożono różne towary, a oprócz tego służyły w święta do wyjazdu poza granicę Jasła do lasu. A jak wyglądał ten czas przystosowania się ludności żydowskiej do życia w mieście? Był on bardzo trudny z jednej strony, ale z drugiej strony zmieniał zupełnie zainteresowania Żydów. Dlaczego? Do czasu 1850-60 oni nie mieli wstępu do Jasła. Zajmowali się wyszynkiem, zajmowali się młynami, zajmowali się handlem pomiędzy dziedzicem a chłopami, no i też dostarczali niektóre wyroby do chłopów, którzy przewozili je do miasta, dlatego że mieli do nich dostęp. Ci Żydzi po wejściu do miasta i możliwość osiedlania się musieli przystosować się do życia miejskiego. Trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że 400 lat czekali na wejście do miasta. Kilka pokoleń żyło na wsi i teraz musieli zmienić i ubiory, i nawyki, i zajmować się czymś innym. Także kwestia 80 lat, które spędzili w mieście, to był olbrzymi przełom dla nich. I ten okres przystosowawczy do życia w mieście przebiegał bardzo szybko. Najlepszym dowodem to jest, że mieszkając na wsi, mieli bardzo dużo różnych przyzwyczajeń, które nie zdawały egzaminu w mieście. Na przykład na wsiach to załatwiali się do nocników i płynne zawartości wylewali przez okna. I na samym początku pobytu w mieście stosowali ten sam zwyczaj. Także przechodząc przez ulice miasta rano przeważnie wszyscy musieli krzyczeć: idzie się, idzie się, idzie się. Ostrzegali to tych Żydów, którzy mieszkali obok, że nie mogą wtedy wylewać nieczystości. Znajdujemy się na rynku w Jaśle. Rynek w Jaśle był oazą sklepów żydowskich.
Najwięcej sklepów żydowskich mieściło się we wschodniej pierzei rynku, między innymi Margures, Apel i duży bar śniadaniowy. Proszę powiedzieć, jak wyglądało przystosowanie handlu żydowskiego przez te lata? To było bardzo ciekawe, bo mieszkając w domu żydowskim, sieni przeznaczano na sklep. Nie mieli możliwości ani pieniędzy na otwarcie sklepu większego. Także wchodziło się do sieni i za ladą kupowało się takie towary, które były nagminnie zużywane. To znaczy, że był w tym sklepie, jak mówi się, prawda, potocznie mydło, smar i powidło. Drugim okresem przystosowania się do życia w mieście to było przejście na handel. Poprzednio bardzo dużo Żydów było rzemieślników, ale Żydzi dlatego nie byli przyjmowani do innych miast, że opanowywali cały handel w mieście. I tutaj też się to stało. W drugim okresie przystosowania Żydzi zaczęli otwierać sklepy branżowe i robili to w ten sposób, że można było dostać w nich gorszy towar, ale tańszy. I katolicy, widząc, że ceny są inne u Żydów, szli do Żydów. A z drugiej strony to Żydzi robili w ten sposób, że jeżeli ktoś wszedł do sklepu żydowskiego, to nie mógł go opuścić. Dlaczego? Bo jak na przykład ktoś przyszedł i potrzebował ubranie granatowe, a Żyd nie miał na składzie tego ubrania, to on posyłał do innego sklepu kogoś z rodziny, żeby kupił granatowe ubranie i przyniósł do jego sklepu i on wtedy sprzedawał to, co klient chciał kupić. Tym sposobem zawładnęli bardzo dużą ilością sklepów. Prawie 70% sklepów to było żydowskich.